feel like a ride in the city with you here, showing me the way to go. It feels like home. Witam was w moim pokoju. Bo znajduje się moja garderoba. Nie jest może ona jakaś wielka, ale naprawdę wystarcza mi. Jakoś wszystkie rzeczy mieszczę, reszta jest w pudłach, tutaj są buty, na dole też. Okay. Od razu na prawo idąc mamy toaletkę. Toaletkę, w której myję zęby, myję twarz, wiadomo, same takie łazienkowe rzeczy. W pierwszej szufladzie znajdują się moje kosmetyki. W drugiej szufladzie jest już bielizna. Jak możecie zauważyć, na tej toaletce są schodki. Na schodkach leży komputer, ale głównie co wam chciałam pokazać, to pomieszczonko, w którym moi znajomi odsypiają po imprezach. Wiadomo, kiedy nie ma czasami miejsca u mnie w łóżku, czy też w dużym pokoju, zawsze ktoś może tutaj przyjść i pójść sobie spać. Jest materac, więc jest naprawdę wygodnie. Trzymam tutaj też rzeczy, w których nie chcę, żeby były na co dzień w moim pokoju. Wiadomo, każdy ma z nas jakieś pierdoły i to wszystko gromadzę tutaj. Tutaj są rzeczy, które dostaniecie w konkursie, ubrania, kosmetyki. No i jak widzicie, jakieś ramki, prezenty, które dostałam i jeszcze nie wykorzystałam. Wszystko, czego nie chcę w pokoju, trzymam tutaj. Więc tak to pomieszczonko wygląda. Od razu jak zejdziemy z toaletki, znajduje się za mleczną szybą toaleta. Po lewej stronie mam toaletę, po prawej stronie mamy bidet. Uważam, że to jest całkiem fajne, dlatego że naprawdę kiedy rano nie mam czasu, żeby biec szybko rano do łazienki, takie coś w zupełności mi wystarcza. Okej. Tutaj mam śmietnik, szafkę, w której trzymam kosmetyki, których też nie mieszczą mi się w tej szafce. Jest trochę tutaj i dlatego specjalnie kupiłam tą szafkę. Od razu na lewo, jak widzicie, jest toaletka. Nie będę jakoś szczególnie opisywać wam tej toaletki, po prostu myślę, że zrobię osobny filmik o mojej toaletce, bo jak widzicie, jest ona inna. Tutaj mam perfumy, widzicie, szminki. Trzymam tutaj w tej szkatułce biżuterię. No i tutaj już są moje kosmetyki, więc myślę, że zrobię osobny filmik o mojej toaletce. Na dole jest legowisko mojego psa. Po lewej stronie, jak widzicie, mamy telewizor. Tutaj mam pudełka, w których trzymam jakieś pierdołki różne. Tutaj jest kieliszek z mojej osiemnastki. Jakiś miś, babeczka. W lewym koszyku są ubrania, które dostałam od SheInside Choice, więc w następnym filmiku na pewno zobaczycie, a może nie w następnym, ale na pewno w którymś w przyszłości zobaczycie te ubrania. Po prawej stronie mam już torebki. Trochę mi się już tutaj nie mieszczą, więc muszę coś innego wykombinować. Myślałam o takiej szafce na ścianie, o takich boksach, żeby torebki powkładać. Bo od razu wam pokażę, tutaj jest świeczka, tutaj jest, to jest tak naprawdę wazon na kwiaty, ale ja udekorowałam to kokardką i dodałam świeczkę i uważam, że bardzo ładnie to wygląda. Nie mam czasu się teraz z tobą bawić. Tu znajdują się drzwi. Za drzwiami jest biblioteczka i często się pyta się, dlaczego tutaj sobie nie zrobię garderoby. No więc tutaj jest pokój, duży pokój, jak widzicie, jest lekki bałagan. No i nie mam za bardzo jak zrobić sobie garderoby, ale naprawdę w zupełności moja mi wystarcza. Na lewo znajdują się meble ogrodowe. Planuję teraz kupić sobie jakieś fotele, dlatego że wiadomo, że te meble wyniosę na taras, gdy będzie już ciepło. Możecie też zauważyć kwiaty od mojego chłopaka. Luka mi wczoraj zrobił niespodziankę, przyjechał z kwiatkami. Bardzo mnie to ucieszyło. Tutaj już z tyłu jeszcze mam taki stolik, gdzie trzymam iPada, czasami laptopa. Jak widzicie, tutaj mam taki przycisk, z którym naciskam i z mojego pokoju widać cały dół. O, akurat jest bałagan, nie powinna wam tego pokazywać, więc widać cały dół. Jeżeli nie chcę, żeby było widoczne, to naciskam przycisk i nie widać. Na lewo już mamy łóżko. Tutaj mam zdjęcie z moją babcią. Pewnie dużo będzie też komentarzy, skąd pościel, z kwiatuszki. Więc pościel jest z Ikei.
A z drugiej strony mam już zdjęcie z moim chłopakiem. No i tak wygląda mój pokój. Feels like home. It feels like